Koncerty TSA, Kate Ryan i Piotra Szczepanika, występy lokalnych grup artystycznych, zlot motocyklowy, rajd zabytkowych pojazdów, zawody sportowe i szereg innych atrakcji. Mimo kapryśnej pogody przyciągnęły tłumy na Pleszewski Rynek. W miniony weekend odbyły się tam Dni Miasta. Po raz pierwszy od 11 lat wszystkie imprezy związane z obchodami Dni Pleszewa odbyły się na tamtejszym rynku. Na ogromnej scenie zagrało w sumie kilkanaście formacji. My trafiliśmy z kamerą na piątkowy, hardrockowy zestaw. Chcieliśmy, aby każdy mieszkaniec Pleszewa znalazł odpowiedniego wykonawcę. Stąd też, jak pani mówi, piątek TSA, Kate Ryan sobota i Piotr Szczepanik w niedzielę, a w międzyczasie wiele, wiele atrakcji dla mieszkańców Pleszewa i okolic. W porządku, to można posłuchać. Starsze klimaty. Kate Ryan to już jest wiadomo, słynna gwiazda. No właśnie, który dzień dla was najlepszy? Zdecydowanie jutro. Kate Ryan. Wybieram się w niedzielę na Szczepanika. W piątek ze sceny wybrzmiewało mocne uderzenie między innymi w wykonaniu lokalnych zespołów, których sporo działa przy Pleszewskim Domu Kultury. Jest dużo bardzo zespołów. W innych miastach jest trudno po prostu jakby znaleźć nawet salę do grania, a w Pleszewie to nie ma z tym problemu. Po prostu bardzo łatwo jest założyć zespół, no i tutaj grać. Pleszewianie mieli też okazję podziwiać motocykle, których cała chmara pojawiła się na rynku. W trakcie Dni Pleszewa odbywał się też zlot motocyklowy organizowany przez klub Iskra Chapter. Są sami fanatycy motocykli, sympatycy, przyjaciele. Spotykamy się z tymi ludźmi praktycznie raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu na takich podobnych imprezach. To jest akurat pierwszy zlot, on trwa dwa dni. Mamy kolejny zlot, który organizujemy jako Iskra. Ten zlot będzie 28-30 sierpnia, ale już w Skalmierzycach. Gwiazdą piątkowego wieczoru był jednak legendarny zespół TSA, który utworami takimi jak Trzy Zapałki, 51 czy Wpadka przyciągnął wielbicieli polskiego hard rocka z całego regionu. Trzy magiczne litery TSA przyciągają na koncert naszych starych fanów, którzy przyprowadzają swoje dzieci. Mało tego, ja już widziałem dzieci naszych fanów z dziećmi na rękach, czyli już rośnie trzecie pokolenie. Jak swoją niegasnącą popularność tłumaczą sami muzycy, ich zdaniem receptą na nieśmiertelność są po prostu mądre teksty. A artyści powinni pisać o rzeczach, które interesują każdego człowieka w każdym miejscu świata i w każdej epoce. Rzeczy, które są niezmienne i charakterystyczne dla człowieka, czyli miłość, samotność, samorealizacja, poczucie bezpieczeństwa, tęsknoty jakieś lęki egzystencjalne, odrzucenie, seks, jakaś próba realizowania się albo akceptacji przez społeczeństwo. To są cały czas te same problemy. Muzycznymi gwiazdami kolejnych wieczorów Dni Pleszewa byli Kate Ryan i Piotr Szczepanik. Tamtejszy rynek już dawno nie widział takiego tłumu, a pewnie byłby jeszcze większy, gdyby nie kapryśna pogoda. Lazurowym szlakiem na dwóch kołach. Pod takim hasłem zakończył się wczoraj drugi.